No, witam wszystkich, Celtycki. To jest plaża, to jest nowa moja miejscówka mudlarkowa. Jak widzicie, plaża jest kamienna. Pogoda jest taka sobie dzisiaj. Chmury są wszędzie, mam nadzieję, że się nie rozpada. Spędzę jakieś 2-2,5 godziny. W oddali jest zamek. Zobaczymy, co tutaj powychodzi. Jak byłem tutaj na spacerze, tej ceramiki tutaj był ogrom. Jak widzicie tutaj, wszędzie kawałeczki, to wszystko do wyzbierania. Szkło, ceramika, glina, tutaj jest po prawej stronie. Za jakiś czas będą dwie małe jaskinie, tam można wejść na parę metrów, bardzo ciasne. I będą dwa szałasy, też je pokażę. Dojdę mniej więcej tam do zamku, jak się zamek zaczyna. Wcześniej jest taka jeszcze plaża, takie zakole. Do tego zakola. I na tyle mi wystarczy w zasadzie dzisiaj. Dosłownie minuta tutaj. Zobaczcie, ile tego jest. Tutaj jest coś lepszego. Widać bodajże kawałek schodów. Schodów do zamku. Oczywiście zabieram. Powiem wam, że to miejsce tutaj jest naprawdę z raj. Jak ktoś lubi mudlark, to tutaj jest, podejrzewam, jedno z lepszych miejsc w Irlandii. Między tymi kamieniami tutaj. Z tego, co się nie mylę, to jest znak masonów bodajże. Także dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem o Illuminati, teorie spiskowe. Tutaj jest fajny kawałeczek porcelany, jak widzicie są dwa liście. Spędziłem jakąś godzinę, zaczyna się przypływ, będę musiał się zawinąć niestety. I będzie powrót. Z tych rzeczy tutaj lepszych. Większość tutaj tych ceramik ma coś na sobie, jakieś tam obrazki, ale z takich rzeczy najfajniejszych tutaj są u góry. Jakieś takie wzorki, tutaj jest część jakiegoś ceramicznego koła zębatego chyba. Znalazłem zęba konia albo krowy. Dwie monety wyszły, czyjeś klucze. Tutaj coś z gliny. Nie mam pojęcia, co to jest, ale dosyć fajnie wygląda. Jakieś takie z wzorkami, z liniami. Tutaj coś, co mi przypomina tą taką wagę. Wagę masonów, czyli Illuminati. Tutaj jakieś takie fajne wzorki dosyć. Tutaj kolejne kreski. 157 na szkle. Tutaj kawałek chyba słoja od marmolady. Literka T, L, E. Tutaj kawałek kobiety, która siedzi. Widać dzban z winem. I tutaj też jakaś grafika. Dosyć stare. Powiem wam, że przedział tutaj tych wszystkich rzeczy na tej plaży to już się zaczyna od 1700, w zasadzie 1600, druga połowa XVII wieku i idzie do góry. 1700, 1800, 1900 i oczywiście te rzeczy nowe jak klucze tutaj. I wpadła mi jeszcze część fajeczki. Ona jest za mała, żeby pokazać, ale świetny design tutaj jest na tej takiej podstawce, na której ta fajeczka stała. Jest tutaj kobieta, a tutaj po lewej stronie też jest coś, jakieś kółko i po prawej stronie chyba jakiś był napis, widzę tutaj literkę X. Dosyć fajnie musiała wyglądać, jak była cała. Dobra, jak widzicie, powoli mi tutaj wszystko będzie już woda zabierała. Będzie powrót tutaj na pewno. Powiem wam, że tutaj jest dla mnie raj. Raj mudlarkowy. To by było na tyle na dzisiaj i prawdopodobnie połączę to wyjście dzisiaj z moim kolejnym wypadem tutaj. Dobra, na razie. Witam ponownie. A wróciłem tutaj po paru dniach w to samo miejsce, gdzie zacząłem Mudlark, ten kawałek plaży tutaj. O, mniej więcej przeszukałem tych kawałeczków ceramiki, tam dalej jeszcze leży całkiem sporo. Ale na razie tutaj ten kawałek zostawię i będę się kierował w kierunku tamtym, czyli w kierunku zamku. No, troszeczkę wieje dzisiaj, mi to nie przeszkadza, gorzej z jakością dźwięku na GoPro. O, spróbuję się ustawiać w takie miejsca, gdzie mniej wieje i wtedy coś mówić. No dobra, ja idę powoli w tamtym kierunku. Powiem wam, nie mam pojęcia, z czego to jest, ale dosyć ciekawie wygląda. No, przypomina mi fajeczkę, ale zbyt krótkie i zbyt grube. Uwaga, uwaga, tutaj coś widziałem na tej białej porcelance. Wow. Fajne, fajne. Prawdopodobnie z marmolady albo z dżemu. No, zabieram do identyfikacji. No, kolejny ząb, prawdopodobnie krowy. Dosyć ciężki, w środku dużo mułu, tutaj w korzeniach. No, zostawiam. A wydaje mi się, że kawałek jakiejś biżuterii starej, łamany. No, zabieram. England. O, tutaj jest kolejny kawałek. O, tutaj jest jeszcze jeden, z tym, że ten jest inny. Ten jest malowany ręcznie. O, tutaj przy skałkach tego jest najwięcej, jak te wszystkie naczynia tutaj pływały, się rozbijały o te skały i... O, jest tego całkiem tutaj... Całkiem sporo. Wow. O, stare. Fajne. Zabieram. No, to jest guzik mały. Udało mi się wypatrzeć guzik. Coś na nim pisze. Zabieram. Chyba piszę milk, czyli mleko. On też dosyć fajny, też zabieram. Tam też pływa na łódce. O, pomachał mi. Dobra. On będę śmigał dalej. O, musiałem kurtkę ubrać. A, jakaś taka wygazowana Coca-Cola. O, tutaj w tym miejscu jest jaskinia. O, coś ala jaskinia tutaj, jak widzicie. Góra 2 metry. Głęboka. O, i tam dalej się kończy. No, w miarę mało tych śmieci tutaj w tej jaskini. Całe szczęście nie zrobili tutaj z tej dziury śmieciowiska, a za to wszystko jest tutaj na zewnątrz od razu. O, jakieś plastiki, spuszki od farby bodajże, butelki, części ubrania, jak to na plaży. O, tutaj coś mamy. O, to też metal tutaj. O, myślę, że to może być jakiś większy hak. Hak na ryby, który tutaj w tym miejscu się ułamał. No, to jest dosyć fajne. To zabieram. Średniowieczny sztylet. Nie no, śmieję się teraz. No, kwadrat, w przekroju kwadrat. Na końcu tutaj ostry. No ciekawe, zabieram. Tutaj czyjeś gacie. Nie moje. Ja mam swoje na tyłku. No, tutaj w tym miejscu jest kolejna z tych takich mniejszych jaskiń. Już druga. No, spróbuję tam zajrzeć do środka. No i idzie też na jakieś 2 metry i później nie widzę, ale wydaje mi się, że skręca w lewo. Ta może być tutaj głębsza. Nie wiem co to. Dookoła idzie plastik. I w środku jest jakaś taka czarna masa. Jak ktoś wie co to może być, proszę w komentarzu. Ta czarna masa kiedyś była bodajże miękka, teraz stwardniała. No, to jest fajne. No, to jest fajne i dosyć staro wygląda. Zabieram. O, tutaj w tym miejscu jest morze glonów. O, tam w środku, w tych szczelinach też pewnie coś by się znalazło, ale... O, i dochodzimy do miejsca, gdzie w zasadzie zaczyna się ta plaża, która już bezpośrednio przynależy do zamku. O, zobaczymy co tutaj wyjdzie.